Trenerze Chrobry w gazie, dwa świetne ostatnie mecze ligowe. Nasz niedzielny przeciwnik Azoty Puławy wręcz odwrotnie chyba pożegnał się z medalem w tym sezonie. To będzie łatwy mecz dla Chrobrego? Ja nie powiem, że to będzie łatwy mecz, raz po drugie. To, co my wygraliśmy dwa mecze pod rząd, to jest dobrze, tylko już były takie sytuacje, gdzie wygrywamy. Dwa wygrywamy, później dwa przegrywamy i te granie falami musimy po prostu wyrzucić i zacząć grać już stabilniej. A to, że powiedziane, że oni już nie będą walczyli o medal, już dopóki piłka w grze, to jeszcze wszystko możliwe. Tak, oni mają tam chyba 6 punktów straty od Górnika Zabrze, ale jeszcze jest 6 meczów. Wszystko może wydarzyć. Oczywiście oni mają tam jakieś swoje plany, ale my nie patrzymy na ich plany, my patrzymy na swoje i po prostu robimy to, co my musimy robić. I wychodzimy jak na każdy mecz, ja tylko wyłącznie z nastawieniem wygrać. Chyba dobrze się trenowało, przygotowując do meczu z Puławami w takiej atmosferze zwycięskiej po Gdańsku. No zawsze lepiej trenuje się i zawsze człowiek lepiej się czuje, kiedy ma humor, ma po wygranych meczach, po dobrych tych rzeczach wszystkich i inaczej wygląda to jak przegrane mecze. Oczywiście, że cieszymy się z tego, że wygraliśmy w Gdańsku, też na trudnym terenie, ale już zapomnieliśmy o tym meczu. Już przygotowanie tylko i wyłącznie idzie do meczu z Puławami, gdzie gramy w domu przed własną publicznością i musimy po prostu zrobić to, co do nas należy, czyli zgarnąć te 3 punkty. W mediach po tym meczu w Gdańsku pojawiły się takie określenia, że był to najlepszy mecz Chrobrego w tym sezonie. No ale musimy chyba też przypomnieć pierwszą połowę, gdzie Chrobry zaczął ją nie najlepiej i wydawało się, że już tego spotkania nie da się uratować. No oczywiście, że zaczęliśmy nie najlepiej, bo zbyt takie proste błędy robili. Nie wiem, czy to wynikało z tego, że chłopacy byli zbyt naładowani, zmotywowani i to czasami tak działa. Ale czy zagraliśmy najlepszy mecz? Nie wiem, to opinia kibiców. My zagrali dobry mecz, tylko że może być pod tym względem, że zagrali to i pokazali tą cechę, że jesteśmy zespołem i walczymy jeden za drugiego. I bo tu była bardziej taka zespołowa, mocniej zespołowa gra i nie było tego przyciągania i nie było widać, że ktoś tam wyróżnia się jeden. I to w tym akurat momencie, no to było może jeden z takich meczów, gdzie pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem. W niedzielę, nie znamy wyniku meczu niedzielnego, trudno powiedzieć, ale możemy na pewno powiedzieć, że będzie to mecz dobry, zacięty i pełen walki, prawda? Oczywiście, że tak jak i wszystkie mecze. Powiem jedno, obiecuję, że nie odpuścimy ani na chwilę, że wyjdziemy tylko w momencie z nastawieniem wygrać i będziemy walczyć o to. Zaprosimy kibiców? Oczywiście, tak, zapraszamy naszych wiernych kibiców do naszej hali. Oni robią wspaniałą atmosferę i zawsze mówię im, że to jest nasz 8 zawodnik, który ciągnie nas do przodu. I oczekujemy, że w niedzielę też o godzinie 17 hala będzie wypełniona i oni dadzą nam te skrzydła i poniosą nas do przodu.